These people come here as individuals. There's a danger that training can almost turn them into clones, just saying this is the way to do it. I think it's really important everybody picks the things that suit them. There's no one best way to communicate science. You've got to be clear, you've got to be interesting, you've got to be enthusiastic, you've got to be passionate critically as well. If you can find different ways to do that, it's really important everybody learns their own way to do it. There are so many brilliant stories in science, so many amazing unknown stories. We as a species are desperate for stories that we don't know. There is no better source of it than science. Na udział w Fame Labie zdecydowałam się po to, by nauczyć się w prosty i ciekawy sposób mówić o tym, co robię. Głównie moje badania dotyczą nowotworu jajnika. Im bardziej zajmuję się biologią, tym bardziej widzę, że potrzebne jest mówienie o profilaktyce i zapobieganiu. Przyjechaliśmy tutaj razem z resztą finalistów Fame Labu, aby nauczyć się komunikować naukę i mówić o naszych pomysłach w ciekawy sposób. I ten masterclass zorganizowany przez Centrum Nauki Kopernik i British Council to jest tak naprawdę najlepsza okazja do tego, żeby pod okiem specjalistów zrobić to dobrze. To znaczy, żeby faktycznie zdobyć wiedzę, której w sumie inaczej byśmy nie mogli zdobyć, ponieważ uczelnie i miejsca, w których pracujemy, tak naprawdę nam takiej wiedzy nie dają. Witam Państwa. Na początek mam dla Państwa zagadkę, żeby Was trochę rozruszać. Proszę Państwa, czy zbuntowani studenci są w stanie pomóc dokonać odkrycia naukowego? Co się dzieje? Pneumokok wykorzystuje dobre bakterie i zabiera im karty. Jest brutalem, dla którego dobre bakterie tracą głowę. W końcu to dobre bakterie. Wierzcie lub nie, ale dzisiaj moglibyście taką intrygę zobaczyć kilkakrotnie, wychodząc i spacerując dookoła Kopernika. Get ready for the rain. Tak schodzi ze mnie powoli, bo zaraz dojdę do siebie. Super. Naprawdę, strasznie się cieszę. Bardzo się cieszę, dlatego że to jest mój drugi udział i miałam wielką nadzieję, że tym razem przygotowałam się na tyle dobrze przez te 2 lata, że jestem w stanie iść dalej w Polskę. Każdy z nas daje z siebie co może i emocjonuje się tym bardzo, bo to wszystko są rzeczy, które są naprawdę nam, my żyjemy tym, my mamy na co dzień w laboratorium lub w biurze, mamy styczność z tymi problemami, one są całe naszym życiem i ja się wydaje, że też może jestem troszkę bardziej ekspresyjny, nie znaczy, że jestem bardziej zaangażowany. W obradach jury liczy się bardzo wiele różnych perspektyw, które muszą być połączone i ja jestem obrońcą tego, że nie tylko samochód musi mieć świetny silnik, ale musi mieć również opływowy kształt i koła. I czasami jest tak, że coś, co jest bardzo dobre merytorycznie, no nie ma, po prostu nie jeździ, tak? Nie ma tych kół. Ja tu głównie jestem po to, żeby nawiązać te kontakty i jakieś ciekawe projekty zawiązać z wszystkimi innymi tymi labowcami, ale powiedzmy mi obejść w finale i zobaczyć, jak to wszystko wygląda z bliska. Z Szymkiem, naszym zwycięzcą, już gadaliśmy o wydawaniu książki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A przy okazji bardzo mi się podoba projekt Rzecznicy Nauki. Jakbyście posłowali jakiegoś rzecznika, wchodzę absolutnie. Byłam w Gliwicach, w instytucie, w którym onkologii, w którym pracuje Damian. Pokazał mi tam naprawdę wszystkie super nowoczesne urządzenia, na których pracuje. Widziałam, co robi, widziałam jego miejsce pracy. To było fascynujące. Jak wyciągał z lodóweczki kolejne komórki i pokazywał mi je. Z inkubatora. Lodówka to są 4 stopnie, a nasze komórki zazwyczaj wolą 37. I tak wyglądała cała nasza współpraca. Wtedy, kiedy przeszedłem przez te wąskie drzwi, które zaprowadziły mnie do finału, a przepuściły tylko 10 osób, otworzyły się kolejne. Kolejne, którymi zaczęli wchodzić ludzie, którzy prosili mnie o wykłady, warsztaty. I wreszcie mogłem zacząć mówić do ludzi ludzkim głosem. Dzięki feedbackowi, który dostałem, interakcją z ludźmi, którzy lubią popularyzować naukę, którzy mi pomagali, dzięki temu wszystkiemu zacząłem przechodzić pewien proces, który polegał na umiejętności skonstruowania 3-minutowej wypowiedzi. A to nie jest takie proste, jak niektórym być może się wydaje. Rozegrała się dyskusja na temat tego, czy my jako naukowcy mamy prawo do tego, żeby upraszczać rzeczywistość i jak bardzo możemy ją upraszczać. I to, co dzisiaj mi się bardzo podobało, to że każdy powtarzał wielokrotnie, że tak, upraszczajcie rzeczywistość. To, żeby się nie bać tego robić i nie bać się wycinać szczegółów w granicach rozsądku i naukowej poprawności.